drodzy w ten upalny poranek. Upalny, bo chyba ma być 30 stopni, nie wiem czy w całej Polsce, ale w centralnej Polsce coś około teraz godzina 10 jest 25 stopni. No i właśnie nadchodzimy do momentu, gdzie trzeba dużo pić, ale powiem Wam, bo ja też czytam, że depresja, nerwica, jakieś objawy właśnie takiego niepokoju są często związane z odwodnieniem. W ogóle odwodnienie powoduje dużo różnych objawów, które byśmy się nie spodziewali, że jesteśmy odwodnieni. Picie słodkiego soku, słodkiej coli nie nawadnia nas i nie zaspokaja naszego jakby pragnienia. Ale wiem, że dużo ludzi pije kolę i to naprawdę w dużych ilościach, a swoim dzieciom daje słodką wodę, myśląc, że chyba im daje wodę, ale to jest sok, chyba jeszcze gorszy, bo tam są słodziki, a nawet nie cukier. I myślą, że tym na swoje dzieci nawodnią. No, oczywiście chyba wszyscy dobrze wiemy, że to jest błędne. No i powinniśmy pić wodę. Z racji tego, że tak jak już Wam wspominałam, udało mi się kilka kilogramów schudnąć, więc znowu zaczęłam, więc od jakiegoś czasu piję dużo wody i dbam o to, żeby tej wody się dużo napić. Ale w domu mam wirus z odwróconą osmozą i cały czas jestem pełna obaw, czy to jest coś dobrego. Ta odwrócona osmoza. Picie wody w butelkach plastikowych, z tego co czytam, no nie jest dobre. Szczególnie, że ten plastik w dużej części przenika do wody, którą pijemy, a potem z powodu plastiku picia, no ja bym plastiku jeść nie chciała, po prostu no, powoduje różne nowotwory i inne cukrzyce i różne inne rzeczy. Więc zaczęłam się rozglądać za wodą w butelkach szklanych, bo taka jest polecana. Ale jakiś czas temu sprawdzałam, te wody były naprawdę jeszcze bardzo drogie. Ale ostatnio byłam w Piotrze i Pawle i wyobraźcie sobie, że kupiłam sobie dwie wody. Ci sowiarkę Perlasz, nie reklamuję tego w ogóle. Po prostu taka była. Perlasz, nie wiem czy w końcu się dowiedziałam co to znaczy perlasz. Jest to sposób bąbelkowania tej wody, bo jest to woda musująca, a nie gazowana. I teraz tak, kupiłam też drugą cisowiarkę, która też jest otwarta, bo zrobiłam test tych wód, bo ta jest silnie gazowana, ta jest musująca, tak? Musująca jak dobre francuskie wino. Więc, ale ja czasami lubię silnie gazowaną i powiem Wam, dlaczego lubię coś silnie gazowanego. Bo tam jest dużo bąbelków i jakby zaspokaja mój głód na te bąbelki. Więc, żeby nie pójść i nie wypić na przykład coli, to kupuję wodę, która jest silnie musująca i zaspokaja te moje bąbelkowe potrzeby. No więc zrobiłam test i powiem Wam tak. Za dużo się od siebie nie różnią, pomimo że ta jest musująca perlaż. Ta jest silnie gazowana, najbardziej gazowana jest, według mnie najwięcej bąbelków ma Żywiec Zdrój, taka bardzo, bardzo mocno gazowana. No, że ta woda musująca nie powoduje niestrawności, ble, 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 ma być dobra. Ale o czym chcę powiedzieć? Te wody są w butelkach szklanych, okej, i byłam zaskoczona, bo całkiem niedrogie. 700 ml super musująca perlaż kosztuje w Piotrze i Pawle 3,90 chyba 5, a silnie gazowana, bo chyba jeszcze u mnie w Piotrze i Pawle była gazowana, kosztuje jakieś 3,50 za 700 ml. Okej, poszłam sprawdzić ile kosztuje litr wody w plastikowej butelce. No kosztuje około, nie wiem, złoty 20 chyba, a nawet może i złoty 10. No więc nie oszukujmy się, ta woda jest 4 razy droższa. Niemniej jednak, jeszcze jakiś czas temu ta woda kosztowała 8 zł. Więc jak teraz kosztuje 4 zł, to jest jakby o połowę mniej. Więc no skłaniam się trochę ku wodzie w butelkach. Już szukałam jej i wcześniej chciałam ją pić. Bo tak jak mówię, moja woda z filtra, nie jestem jej pewna. Picie wody, dla mnie picie wody nieprzygotowanej z kranu to jest po prostu, przepraszam, picie wody z kibla. No,
Wiecie, skąd ta woda pochodzi. Rozumiecie? Filtrujemy ją, tak? Ktoś ją tam oczyszcza, powiedzmy, i ona do nas z powrotem wraca. Ale najpierw idzie do ubikacji, a potem wraca do nas. Plus pranie, więc skład wody z kranu może być mega, mega różny. Przechodzi przez brudne, nieoczyszczone rury, mogę się spodziewać. Ja wymieniałam, jak robiliśmy remont rury różne w domu, więc wiem, jak wyglądały nieczyszczone rury w moim domu. W mojej okolicy jest ujęcie wody, które no raz na pół roku ma bakterie E. coli i dopiero po tym się wszyscy dowiadują, no już po dwóch dniach, jak już problem jest, po prostu wiecie, no już jak wszyscy mają jakieś tam problemy zdrowotne. Po prostu ujęcie wody jest w jakimś miejscu, gdzie nawieźli brudnej ziemi na jakąś tam budowę, no i wszystkie te syfy, które oni tam przywieźli, przenikają do tej wody, do tego ujęcia wody. No nie wiem, czy zamierzałam coś z tym zrobić. Ja w wodzie z kranu w ogóle nie wierzę. Mojej odwróconej osmozie trochę. Butelkowana woda powoduje raka i inne rzeczy. No więc przerzucę się trochę na... chyba trochę odżałuję. Przynajmniej takiej wody do picia na gorące dni. Odżałuję i będziemy po prostu pić wodę z tych butelek. Ponieważ tak jak mówię, no ta cena jest jeszcze no nie jest tak tania. Recykling butelek jakby był, myślę, że spowodowane to jest tą butelką szklaną, więc jakbyśmy mieli jakiś recykling tych butelek szklanych, to wiadomo, że byłoby to tańsze, no ale na razie to bardzo trudny jest recykling szklanych butelek w naszym kraju, w sumie nie wiem dlaczego, plastik oddajemy, ale ponoć plastik można tylko raz przerobić, potem drugi raz już nie wiem, ale nikt się nie zajmuje, widzę ja na dużą skalę recyklingiem szkła, co jest bardzo złe, ale na pewno ku temu są powody. Aha, i jeszcze tak, no bo ktoś powie, że są normy, tak, że normy, że na pewno te plastikowe butelki są dobre, ble, 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 ble. Kochani, normy, jak w poprzednim filmiku wspominałam z 5G, są zaniżane, zawyżane, to zależy ile, kto normuje i ile ma pieniędzy. Tak jak mówię, nie oszukujcie się, że w tych czasach ktoś dla Was coś dobrego chce robić, raczej robi dla swoich pieniędzy. Nie wiem dlaczego to się dzieje, dlatego że ludzie nami rządzący jakby no też szkodzą sobie, swoim dzieciom, swoim wnukom, tak? No więc rozumiecie, mamy teraz nowy rząd, może będą jakieś nowe normy, kto wie, może szkoła się trochę zmieni, kto wie? Nie wiem, ale jak zauważcie, że na stołkach nie są ludzie specjalnie wyedukowani i krążą ze stołka na stołek, a potem idą na wyższy stołek, więc jakby nie oszukujmy się, nie sądzę, że ci ludzie chcą dla nas dobrze w Polsce czy w ogóle na świecie. Dziwi mnie to, bo ja bym chciała mieć dobrze, chciałam, żeby moje dzieci miały dobrze, chciałam, żeby dzieci moich sąsiadów miały dobrze, ale tak chyba nie jest. Więc pamiętajcie, żeby pić dużo. Postaram się zrobić filmik o wcieraniu coś na słońce, dlatego że słońce duże, witamina D po zimie nam spadła, ale też nie chcemy się za bardzo opalić, tak? Nie chcemy być rakami. Więc zrobię jakiś tutaj research, co na czym najlepiej się smarować. Ja osobiście... Dobra, powiem w następnym filmiku. Pozdrawiam Was i życzę słonecznego dnia.